Dzień dobry Państwu. Myślę, że faktycznie możemy już sobie zacząć, dlatego że tego materiału trochę dla Państwa przygotowałem, a chciałbym, żebyśmy jeszcze mieli też moment na dyskusję. Dla tych z Państwa, z którymi nie miałem jeszcze okazji się poznać, nazywam się Michał Górczewski, jestem pracownikiem Instytutu Psychologii, psychologiem społecznym, tak można powiedzieć, ale też przy okazji trochę prawnikiem, trochę socjologiem, więc próbuję w swojej pracy badawczej łączyć te wszystkie wątki, które w tych różnych dyscyplinach gdzieś tam są obecne i to, co mnie interesuje najbardziej, to jest oczywiście kwestia sprawiedliwości na uczelni. Tylko że sprawiedliwości na tym poziomie, który interesuje zdecydowaną większość osób tutaj na sali, czyli kwestii sprawiedliwości w oczach studentów, doświadczeń studenckich związanych ze sprawiedliwością. W związku z tym ta część, nazwijmy to pracownicza, relacje między pracownikami, relacje między władzami akademickimi a pracownikami, ta część interesuje mnie trochę mniej, ale nie twierdzę, że być może też czeka na pewno w przyszłości tak na to, żeby się tą częścią zająć. Ja zajmuję się to właśnie doświadczeniem sprawiedliwego traktowania przez studentów. I spróbuję dzisiaj w taki bardziej popularny niż naukowy sposób, ale trochę, wybaczcie Państwo, trochę wyników, wykresów i różnych ciekawych rysunków też będzie. Postaram się Państwu pokazać to, że faktycznie warto po pierwsze traktować studentów sprawiedliwie przez pracowników uczelni, a po drugie, dlaczego warto, tak? Z czym to może być związane, na co to może wpływać i tak dalej. Natomiast zacznijmy sobie od takiej bardzo ogólnego wprowadzenia, ogólnej konstatacji, że generalnie pojęcie sprawiedliwości czy kwestia sprawiedliwości zajmuje ludzi tak naprawdę od zawsze, tak? To znaczy tak naprawdę w momencie, w którym gdzieś tam dawno, dawno temu pojawił się pierwszy człowiek i potem dołączył do niego drugi człowiek, tak? No to oczywiście tak naprawdę kwestia sprawiedliwości już im towarzyszyła, no bo pojawiła się gdzieś tam sytuacja, w której trzeba było podzielić jakieś dobra między siebie, rozdzielić jakiś kawałek mięsa upolowanego, czy potem, nie wiem, pola pod uprawę, materiałów, pieniędzy, czego tam innego byśmy nie chcieli dzielić. W każdym razie, no, kwestia sprawiedliwego podziału, według jakich zasad chcemy to dzielić, towarzyszy człowiekowi od zawsze. I tak naprawdę to pojęcie związane bardzo silnie z sprawiedliwością społeczną, ono tak naprawdę jest bardzo ważnym takim elementem w ogóle kształtującym jakikolwiek dyskurs w jakimkolwiek społeczeństwie, wszelkiego rodzaju ruchy społeczne, kampanie polityków, postulaty, programy polityczne gdzieś w jakimś stopniu dotykają kwestii sprawiedliwości. Tak? Zgodnie z konstytucją naszego kraju, czy w konstytucji naszego kraju też mamy wpisaną kwestię sprawiedliwości o tym, że jest to kraj, który stara się realizować te zasady sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W związku z tym to naprawdę ma olbrzymie znaczenie. Oczywiście ta sprawiedliwość, ona w różnych jakby przejawach życia społecznego się pojawia, bo jest to taka sprawiedliwość związana z równością, z dyskryminacją mniejszości, z prawami mniejszości i tak dalej. To jest taka sprawiedliwość związana z kwestią międzygrupową, relacji międzygrupowych, wojen, zawieranie jakichś potem porozumień, relacji, podziału, znowu jakichś ograniczonych dóbr. Ale mamy wreszcie także i sprawiedliwość klimatyczną, ostatnio bardzo taki silny temat, mocno gdzieś tam eksplorowany także naukowo, bardzo dużo o tym się mówi. Natomiast to, co, tak jak wspomniałem, mnie szczególnie interesuje, to jest to, jak te różne zasady prawidłowości, efekty i tak dalej możemy przełożyć na tę część taką, można powiedzieć, akademicką. No i teraz w skrócie, kiedy spojrzymy sobie na pojęcie sprawiedliwości, i to jest naprawdę w takim olbrzymim skrócie przez całe, prawda, no już prawie, że tysiąclecia myśli nad sprawiedliwością, bo o sprawiedliwości pisali już i greccy, i rzymscy, antyczni filozofowie, tak, opisując, czym ona jest, z czym jest związana, dlaczego jest taka, a nie inna, co to znaczy sprawiedliwość, kim jest człowiek sprawiedliwy i tak dalej. Ale skracając te tysiąclecia do tamtych paru sekund, możemy przyjąć, że tak naprawdę możemy wyróżnić dwa podstawowe ujęcia sprawiedliwości. Pierwsze z tych ujęć to jest szerokie bardzo pojęcie sprawiedliwości dystrybutywnej, a więc tego rodzaju sprawiedliwości, która zajmuje się
rezultatem jakiegoś procesu decyzji, samą decyzją, na ile ona jest korzystna bądź nie, na podstawie jakich reguł dzielimy jakieś dobra, czy według zasług, czy według statusu, czy według wkładu, czy porówno itd., itd. Ale z drugiej strony, może inaczej, to pojęcie, czy ta problematyka poruszana przez, czy związana ze sprawiedliwością dystrybutywną, ona tak naprawdę dominowała przez bardzo, bardzo wiele lat, większą część, można powiedzieć, historii rozważań i badań nad sprawiedliwością. Natomiast mniej więcej od lat 70. coraz częściej mówi się o drugim rodzaju, czy drugim ujęciu sprawiedliwości, jakim jest sprawiedliwość proceduralna. A więc zastanawiają się badacze, filozofowie, praktycy i tak dalej, zastanawiają się nad tym, jak sam proces, który prowadzi nas do podjęcia jakiejś decyzji, może potem wpływać na to, jak my te decyzje postrzegamy. Czy jeżeli mamy postępowanie sądowe, gdzie przed sądem staje oskarżony, czy to, w jaki sposób on jest traktowany przez sędziego, ma wpływ potem, jak ten oskarżony w jakim stopniu jest gotowy zaakceptować wyrok, czy jest zadowolony z tego postępowania i tak dalej. No i okazuje się, że prowadzone są badania nie tylko takie winietowe z wykorzystaniem jakichś hipotetycznych sytuacji w stylu wyobraź sobie, że jesteś oskarżony i tak dalej, tylko prawdziwe badania prowadzone w sądach, które pokazują, że ci oskarżeni, czy ci podsądni, jakbyśmy ich nie nazwali, którzy są traktowani zgodnie z zasadami sprawiedliwości proceduralnej, którzy mogą chociażby przedstawić swoje stanowisko, którzy mogą jakby w żaden gdzieś tam naruszany przez sędziego sposób odpowiadać na pytania, nikt im nie przerywa ich wypowiedzi, mogą przedstawić swoją wersję wydarzeń, mają poczucie, że są traktowani z szacunkiem, oni jednocześnie później są bardziej skłonni akceptować wyroki, nawet skazujące. Ale mają takie przekonanie, że no okej, zostałem skazany, czy zostałem skazana, ale no zrobiłem wszystko, co mogłem. Mogłem przedstawić swoje stanowisko. No i widać, był to sprawiedliwy proces. No bo w sytuacji, w której jest nam, prawda, nasza wypowiedź przerywana, głos jest nam odbierany, no to my tak naprawdę możemy uznać, że nie zostaliśmy skazani dlatego, że faktycznie popełniliśmy to przestępstwo, tylko dlatego, że sędzia się na nas uwziął, no przecież nam przerywał, był niemiły i tak dalej, z jakiegoś powodu traktuje nas gorzej. Więc kwestia tego traktowania z tytułu tego dzisiejszego wystąpienia, ona naprawdę ma olbrzymie znaczenie. I te wyniki badań prowadzonych głównie w kontekście policyjno-sądowym, ale także w kontekście organizacyjnym, w pracy, w miejscu pracy, więc podejmowanie decyzji o awansie, o podwyżce, o premii czy o zwolnieniu, pokazują, że kwestie poczucia tego, że procedury są sprawiedliwe, mają naprawdę olbrzymie znaczenie. My oczywiście możemy się zastanowić, dlaczego ludzie w ogóle zwracają uwagę na kwestię sprawiedliwości. Po co nam ta sprawiedliwość jest, do czego ona nam jest potrzebna. No i tutaj znowu oczywiście moglibyśmy się odwoływać do wielu różnych teorii, spojrzeń na to, dlaczego ta sprawiedliwość jest nam potrzebna, chociażby do tego, żeby regulować takie codzienne relacje społeczne, tak? To takie poczucie tego, że za moją pracę otrzymuję należne mi wynagrodzenie, a nie, że w zasadzie nie mogę zaufać mojemu pracodawcy, no bo swoją robotę wykonałem, a on mi jednak nie zapłacił i tak dalej, i tak dalej. Więc to takie poczucie sprawiedliwości wzmacnia potem zaufanie. Więc to jakby, tak jak mówię, z wielu różnych powodów jest to istotne, ale ja chciałbym Państwu pokazać jedną taką teorię, na której ja tak naprawdę najbardziej bazuję w tych swoich badaniach związanych między innymi ze sprawiedliwością proceduralną, które bardzo silnie akcentują psychologiczne właśnie wątki w tym kontekście sprawiedliwościowym. I to jest taka teoria wartości grupowych. Jednym z autorów jest Tom Tyler, on jest takim jednym z najbardziej znanych badaczy zajmujących się właśnie sprawiedliwością proceduralną. On w ogóle stworzył taki model sprawiedliwości proceduralnej, który na bazie którego powstało multum różnych studiów, czy to właśnie prawniczych, czy organizacyjnych. I on w ramach tej teorii wskazuje coś takiego, że to, czy my jesteśmy traktowani sprawiedliwie bądź nie, jest takim proxy, można powiedzieć, jest symbolicznym wyrazem naszego statusu w grupie. Jeżeli ja jestem członkiem jakiejś grupy i jestem traktowany sprawiedliwie, a inni nie są traktowani sprawiedliwie, no to widać, mój status jest całkiem pozytywny. No bo, prawda? Gdybym był traktowany niesprawiedliwie, no to widać, ten mój status leci na łeb, na szyję, coś się dzieje nie tak.
Jednocześnie oczywiście badacze zwracają uwagę na to, że ludzie są bardzo wyczuleni na to, jakby, może inaczej, ponieważ chcą zachować pozytywny status w grupie i pozytywną samoocenę, no to są wyczuleni na wszelkiego rodzaju sygnały, które mogą zagrażać tej ich samoocenie. Tak? Wyszukują, przeszukują otaczający nas świat społeczny w tym kontekście, czy tutaj nie ma właśnie jakichś takich śladów tego, że ta moja pozycja, mój status, przez to moja samoocena, może być zagrożona. I w związku z tym badacze tutaj dochodzą do takiego wniosku, że kwestia sprawiedliwego traktowania może być dla ludzi wartością samoistną. Że ona nie jest jedynie środkiem do celu, tak jak przez długi czas uważano przed tą teorią, że tak naprawdę sprawiedliwe traktowanie to jest jedynie środek do celu, jakim będzie sprawiedliwa decyzja. Oni pokazują, że jest wręcz inaczej. To znaczy może być tak, że ta decyzja może nie być w świetle zewnętrznego obserwatora do końca sprawiedliwa, ale ważne jest, co indywidualnie czuje ten człowiek, który w tym procesie występuje, w którego sprawie ta decyzja jest wydawana. Tak? Więc to ma naprawdę olbrzymie znaczenie, jak Państwo widzicie, psychologiczne, tak? Dla uczestników jakiegokolwiek postępowania. No i teraz główną, można powiedzieć, teorią, czy głównym modelem teoretycznym, na którym ja się opieram, to jest model sprawiedliwości organizacyjnej zaproponowany przez Jasona Colquitta, który w 2001 roku opublikował skalę do pomiaru tego konstruktu, który pozwala, no właśnie jak sama nazwa wskazuje, badać sprawiedliwość w organizacji. Na ile różnego rodzaju organizacje, a więc firmy, przedsiębiorstwa, korporacje, ale również na przykład uniwersytety, można powiedzieć, że są sprawiedliwymi organizacjami w oczach ich pracowników, w oczach osób zajmujących wysokie stanowiska, osób zajmujących niskie stanowiska, tak, a więc można powiedzieć przedstawicieli władzy i tych, którzy tej władzy podlegają. No i teraz ten model składa się tak naprawdę z czterech elementów i ja przy okazji przy każdym z tych elementów będę Państwu pokazywał też jeden item, jedną pozycję testową z właśnie tej podskali mierzącej dany wymiar, już przerobioną na kontekst akademicki, żebyście Państwo mniej więcej już od razu na tym etapie wiedzieli mniej więcej, jak ja to rozumiem, jak ją to badam. Więc zacznijmy, jednym z tych czterech elementów jest sprawiedliwość dystrybutywna, a więc ta część skupiająca się na tym rozstrzygnięciu, czy na jakiejś decyzji, która jest wydawana w sprawach konkretnej osoby. Ponieważ ja zajmuję się sprawiedliwością organizacyjną na uniwersytecie, no to zajmuję się decyzjami, które zapadają w sprawach indywidualnych studenckich. I najczęstszą decyzją, która zapada w indywidualnych studenckich sprawach jest oczywiście decyzja o ocenie. To jest najczęstsza decyzja, która zapada, a jednocześnie jak badania pokazują, prowadzone głównie wprawdzie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ocena jest jednym z kluczowych zasobów dla każdego ucznia w szkole. Ona na wiele rzeczy wpływa, ona pozwala uczniów ułożyć w pewnej hierarchii. Ocena jest oczywiście pierwszą podstawową informacją zwrotną dla ucznia, czy dobrze mu poszedł ten test, czy nie. Ale ocena może być też podstawą do tego, żeby zacząć grupować uczniów na tych lepszych, z którymi można trochę więcej pracować, bo jest szansa, że, nie wiem, zostanie nowym olimpijczykiem, a inni, no to trudno, prawda, biały szum, trzeba jakoś tam i tak dalej, prawda, co jest oczywiście krzywdzące, dyskryminujące, ale takie sytuacje mają miejsce, tak. Ocena może być z punktu widzenia ucznia czy studenta, może być punktem wyjścia do porównań społecznych z innymi studentami, z innymi uczniami, ten się uczy tak, a ten tak, jak za dobrze, no to wiadomo, że kują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak Państwo widzicie, to faktycznie ma naprawdę kluczowe znaczenie. Te procedury i potem sama decyzja o ocenie mają kluczowe znaczenie. No więc kwestia oceny korzystności, samej oceny, ale również to, na ile studenci oceniają, w tym wypadku studenci, oceniają, że oceny, które uzyskują, oddają ich poziom wiedzy, ich poziom umiejętności, faktyczny poziom wiedzy, umiejętności, tak? A na ile są jakąś wypadkową, nie wiadomo jaką, bo mnie nauczyciel nie lubi, czy wykładowca i dlatego tam ocenił mnie gorzej i tak dalej, tak? Na ile mam takie poczucie, że te oceny dobrze oddają mój poziom wiedzy, umiejętności, mój stopień przygotowania do egzaminu, tak dalej. Mamy kolejny element, to jest sprawiedliwość proceduralna, a więc na ile student może w jakimkolwiek stopniu mieć wpływ, tak to powiedzmy w dużym cudzysłowie, na ustalanie zasad zaliczenia z prowadzącym. Tak? To znaczy, na ile faktycznie student
ma świadomość tego, że te procedury, które zostały na niego nałożone, że on się może w jakimś stopniu do nich, w ich sprawie wypowiedzieć, to z jednej strony, a z drugiej, że te procedury są przestrzegane przez cały semestr czy rok. Że to nie jest tak, że umówiliśmy się na to, że są, nie wiem, dozwolone dwie nieobecności i zaliczenie jest na podstawie kolokwium i nie będzie żadnych wejściówek, po czym nagle nie ma żadnej dozwolonej obecności i nieobecności, są same wejściówki i tak dalej, prawda? No moglibyśmy mieć poczucie, no, że nie, no umawialiśmy się chyba na coś innego, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc kwestia procedur, które do tego doprowadzają, ma olbrzymie znaczenie. Trzeci element, sprawiedliwość interpersonalna, a więc kwestia relacji. Tak, relacji między w tym wypadku wykładowcą a studentem, a więc po prostu traktowanie z szacunkiem, z godnością, przestrzeganie praw. Tutaj wpadają wszelkiego rodzaju negatywne komentarze, wyśmiewanie się tak ze studentów. No to ja ze swojego prawniczego podwórka mógłbym tu Państwu przytoczyć parę bardziej okrągłych, że tak powiem, sytuacji, które miały miejsce, tak, właśnie z jakimiś takimi komentarzami bardzo niemiłymi, negatywnymi i tak dalej, które oczywiście no, uderzają tak w studenta czy w studentkę, w jego samoocenę, status i tak dalej. Tak? Więc kwestia tego traktowania z szacunkiem ma olbrzymie znaczenie. I wreszcie ostatni element, sprawiedliwość informacyjna, a więc na ile chociażby zasady zaliczenia zostały szczegółowo objaśnione temu studentowi. Tak? To znaczy, czy student w ogóle wie, na jakiej podstawie zalicza ten przedmiot, tak? Czy te zasady zostały z nim ustalone. Czy jakby, nie wiem, czy jest informowany o tym, kiedy będzie kolokwium czy egzamin, o której godzinie, tak? Czy w terminie otrzymał informację zwrotną o ocenie, a nie tak, że wykładowca przetrzymuje egzaminy przez 3 miesiące i w sumie nie wiadomo, czy można się do niego zwrócić łaskawie o dostęp i tak dalej. Czy student ma dostęp do swojego egzaminu, co wcale nie jest oczywiste u wielu niestety wykładowców, gdzie jest to zagwarantowane regulaminem studiów prawo każdego studenta, tak? No to jest mój egzamin, mam prawo wglądu, chociażby sprawdzenia, jak ja miałem taką przygodę na swoich studiach, sprawdzenia, czy mój egzamin w ogóle został sprawdzony, tak? I okazało się, że nie został, chociaż ocena została wystawiona. No, jaka mogła być ta ocena? Jakby była pozytywna, to bym nie szedł, żeby się zabierać. Dziękował, że była, prawda? No, więc dzięki temu, że sprawdziliśmy, czy były, to dostaliśmy trzeci termin poprawkowy, tak, żeby jakoś sobie z tą sytuacją poradzić. Więc jak Państwo widzicie, to naprawdę ma olbrzymie znaczenie, mimo tego, że to tak patrząc indywidualnie na te poszczególne itemy, czy te poszczególne sytuacje, to nie wydaje się jakoś przesadnie, nie wiadomo jak wielce znaczące. Natomiast razem faktycznie buduje to poczucie tej sprawiedliwości, czy doświadczenie tej sprawiedliwości na uniwersytecie. No i teraz kilka takich jakby wskazań, dlaczego ta sprawiedliwość organizacyjna w ogóle jest ważna w kontekście właśnie miejsca pracy czy organizacji, dlaczego warto to badać. Jak Państwo widzicie, to się wiąże z różnymi bardzo pozytywnymi postawami pracowników, tak, czy to jest większa efektywność pracy, większe zadowolenie z pracy, lepsze relacje z przełożonymi, ze współpracownikami, silniejsza identyfikacja z organizacją, większe zaufanie i tak dalej. Tutaj w dosyć łatwy sposób jesteśmy w stanie podstawić pod to zamiast z pracy albo przełożonej współpracownicy, jesteśmy w stanie podstawić studia, uczelnia, prowadzący, współstudenci, koledzy i koleżanki ze studiów i tak dalej. W związku z tym, jak Państwo widzicie, jest to szerokie pole do badań, dlatego, że jest to bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie ten koncept, czy może nie tyle koncept, co w ogóle sama kwestia sprawiedliwości na uniwersytecie, ona jest paradoksalnie, i to jest naprawdę uważam niesamowite, jest bardzo słabo empirycznie testowana. Znaczy, czy może nie tyle testowana, co eksplorowana. No bo zobaczcie Państwo, wydaje się, że tak na pierwszy rzut oka, prawda, kiedy poczyta się jakieś artykuły psychologiczne, no to zazwyczaj próba to są studenci, bardzo często to są studenci psychologii też przy okazji i tak dalej, no łatwy dostęp do próby, okej, rozumiem to. Tylko, że no więc wydawać by się mogło, no nic prostszego, prawda, grupa siedzi i tak dalej, i tak dalej, natomiast okazuje się, że tego typu badania nie były prowadzone, to jest swoją drogą ciekawe dlaczego, czy jest to jakiś temat niewygodny, niefajny, czy gorący, nikt nie chce się tym zajmować. Tak naprawdę dopiero gdzieś od niedawna pojawiają się gdzieś jakieś takie
pojedyncze prace w danym kraju, tak, przedstawiające jakąś tam sytuację, czy często na przykład na jednej uczelni, które gdzieś tam pokazują, jakie mogą być tego efekty, związki i tak dalej. Natomiast dlaczego w ogóle warto się tym zajmować? Bo zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę tutaj taki socjolog się włączy tutaj w tej części prezentacji. Zobaczcie Państwo, że tak naprawdę edukacja wyższa jest faktycznie takim głównym kanałem dostępu do wielu różnych bardzo cenionych dóbr. Kiedyś to była w ogóle jedynym kanałem dostępu, prawie że, można było powiedzieć. Dzisiaj jest głównym, no bo do wielu różnych cenionych dóbr można dojść nie tylko w drodze uzyskania wyższego wykształcenia, ale nadal bez wątpienia wyższe wykształcenie jest czymś bardzo cennym, tak? Które faktycznie pozwala nam, no to tak jak, nie wiem, absolwenci studiów prawniczych na Harvardzie, tak? Mając dyplom tej szkoły prawniczej na Harvardzie, no tak naprawdę nie ma się problemu z pracą. To jest pewna jakość sama w sobie, która otwiera wiele drzwi dla innych zupełnie jakby niedostępnych, całkowicie zamkniętych na zawsze. Więc faktycznie ta edukacja wyższa jest takim głównym kanałem dostępu. Jednocześnie uniwersytety pełnią swego rodzaju funkcję strażnika tego dostępu. To jest tak jak w korporacjach prawniczych, trzeba swoją pańszczyznę odsłużyć, żeby ostatecznie dzięki po aplikacji zdać odpowiednie egzaminy i zostać włączonym w szeregi danej grupy tej korporacji, czy to adwokackiej, czy radcowskiej, prokuratorskiej, sędziowskiej itd., itd. No i z uniwersytetami jest podobnie, w tym sensie uniwersytety no, pełnią rolę tego strażnika, tego, który przepuszcza, który przyjmuje w swoje szeregi, który promuje, który wręcza dyplom, który potem, prawda, kolejne stopnie naukowe itd., itd., itd. No więc uniwersytety, tak jak mówię, pełnią rolę tego strażnika. No i teraz tak naprawdę na uniwersytecie każdego dnia podejmowanych jest multum różnego rodzaju decyzji na różnym poziomie organizacyjnym dotyczące, te decyzje dotyczą różnych kategorii zachowań czy różnych sfer życia akademickiego. Jak Państwo widzicie, one są naprawdę szeroko pokazane i one są naprawdę takie tylko przykładowe, tak? Bo obok kwestii związanych z oceną i rekrutacją studentów mamy cały szereg decyzji podejmowanych przez władze związane z zatrudnieniem i ewaluacją. Tak? Kogo zatrudnimy, jak zostanie przeprowadzona ewaluacja, ocena działalności pracownika, według jakich kryteriów, czy będzie miał prawo decyzji się odwołać, czy będzie w sytuacji spornej mógł przedstawić swoje stanowisko i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób są dzielone zasoby badawcze? Wewnętrzne granty, przyznawane laboratoria, stanowiska, premie i tak dalej. Podział zasobów dydaktycznych, a więc wszelkiego rodzaju stypendia, wyjazdy w ramach programu Erasmus i tak dalej, no bo to też jest jakaś decyzja. Ktoś pojedzie, ktoś nie pojedzie. Ktoś dostaje stypendium, ktoś nie dostaje. No więc znowu, na jakich zasadach, według jakich kryteriów, według jakich procedur. No i wreszcie w ogóle same decyzje strategiczne podejmowane już na tym najwyższym szczeblu, decyzje związane z wizją uczelni, z tym, w jakim kierunku uczelnia powinna iść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak Państwo widzicie, to jest naprawdę cały szereg różnego rodzaju decyzji podejmowanych każdego dnia, czy to w zaciszu gabinetów w rektoracie, czy można powiedzieć na pierwszej linii w salach wykładowych i ćwiczeniowych, które jakby kreują życie uniwersyteckie i osób, które tutaj na tym uniwersytecie funkcjonują. Ja, tak jak powiedziałem, skupiam się na kwestii oceny studentów. No oczywiście niestety co jakiś czas, ostatnio trochę głośniej niż wcześniej, pojawiają się przykłady różnego rodzaju afer związanych właśnie, czy które zawierają w sobie typowo przejawy no właśnie niesprawiedliwego, niewłaściwego traktowania studentów przez prowadzących. Mieliśmy jakiś czas temu słynną aferę podsłuchową, której ofiarą padli studenci medycyny, tak, gdzie no niestety, znaczy niestety, no niestety, że ta afera, że tak powiem, wyszła na światło dzienne, no bo po prostu Teamsy w tym pomogły, tak, i niewyłączone mikrofony, gdzie okazało się, że można było tutaj no właśnie ustalić, ile osób oblejemy i według jakich kryteriów, tak dalej. Bardzo głośna amerykańska taka sprawa związana z, tak, afera korupcyjna, związana z przyjmowaniem na studia i tak dalej. Zresztą mamy ostatnio bardzo głośną sprawę gdańską
ostatnia w mediach, być może Państwo też słyszeliście właśnie o kwestii no, typowo traktowania no, bez szacunku studentów przez prowadzącą zajęcia, więc naprawdę to jest temat również bardzo, bardzo świeży. No i teraz tak, ta sprawiedliwość na uczelni, ona w związku z tym, o czym Państwu mówiłem, ona może mieć różne przejawy, czy może być, może nie tyle różne przejawy, ile może być związana z różnymi kwestiami, z różnymi elementami, z różnymi postawami, różnymi zachowaniami. Ja Państwu pokażę tylko kilka przykładowych, które już udało mi się bardziej lub mniej zbadać. Jak Państwo widzicie, oczywiście to mnie interesuje najbardziej, czyli co można zrobić jeszcze. Tak naprawdę, co można zrobić jeszcze? No prawie wszystko, tak? To znaczy, ponieważ jest to temat wdzięczny, bo jeszcze mało eksplorowany, to możemy faktycznie przejść gdzieś tam głębiej, spojrzeć na to, co, jak te relacje między studentami, między pracownikami a studentami, jak są kształtowane, jak to, z czego to wynika, na co to wpływa i tak dalej. Jak Państwo widzicie, ja pokażę Państwu tylko kilka wyników z tych różnych badań, które tutaj prowadzę i zacznę w ogóle od tego, takiego pytania, czy próby odpowiedzi na pytanie, czy dla studentów w ogóle sprawiedliwość ma znaczenie. No bo może jest tak, że ja się tutaj już podkręciłem niesamowicie na ten temat, prawda? Może się okazać, że to nie chodzi o to, czy jestem traktowany sprawiedliwie, czy nie. Ważne, żeby wstawił zaliczenie i tyle, tak? Jak będzie trójka, to może pokrzyczeć, ale ponieważ to jest jakiś profesor bardzo ostry, czy coś takiego, no to ważne, żeby zaliczył i tyle, tak? Więc czy to ma znaczenie? I w związku z tym ja zastanawiałem się nad tym, czy istnieje, czy można faktycznie na uczelni zauważyć coś takiego jak efekt proceduralny, tak? To znaczy, czy sama procedura podjęcia jakiejś decyzji będzie miała znaczenie większe niż treść tej decyzji. I postanowiłem to przeprowadzić w takim badaniu, które było częścią mojej rozprawy doktorskiej, w badaniu, w takim eksperymencie winietowym, tak, gdzie prezentowałem uczestnikom badania różnego rodzaju historyjki i mieli wyobrazić sobie, że no właśnie są studentem, który coś tam robi. No i jedną z takich historii, jak prezentuję Państwu tutaj, to była historyjka związana z egzaminem ustnym, który ma miejsce na uczelni, na danym kierunku studiów. Trzeba było sobie wyobrazić, że jest się właśnie takim studentem, który przychodzi na egzamin ustny, jest się nawet całkiem dobrze przygotowanym do tego egzaminu, no i profesor wzywa na ten egzamin, który się rozpoczyna. No i teraz w zależności od tego, jaki to był warunek, no to studenci czy uczestnicy mojego badania otrzymywali albo taką część, jak macie Państwo tutaj, czyli no to, że są traktowani w sposób niesprawiedliwy proceduralnie, czyli profesor jest niemiły, tak, przerywa wypowiedź, pozwala sobie na jakieś nie za fajne, tak to można powiedzieć, komentarze, tak, w zasadzie, o właśnie, jest jeszcze wrażenie, że profesor jest w ogóle w jakiś sposób do tego studenta uprzedzony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i z drugiej strony w innym warunku studenci otrzymywali informację, no przeciwną, tak, że wszystko jest dobrze, profesor jest miły, mówi spokojnie, proszę się nie martwić, odpowiedzieć na pytanie do końca i tak dalej. No i druga część, którą manipulowałem, to ocena. Czy egzamin jest zdany, czy nie zdany. No i teraz generalnie rzecz biorąc, to co udało mi się ustalić, to to, że za każdym razem, tam były jeszcze inne historyjki, tak, związane chociażby z wystąpieniem przed Komisją Dyscyplinarną do spraw studenckich, za każdym razem kwestia sprawiedliwych procedur była ważniejsza od korzystności bądź nierozstrzygnięcia. To znaczy, w skrócie mówiąc, jeżeli studenci czytali o tym, że są traktowani sprawiedliwie, miło i tak dalej, a jednocześnie oblewali ten egzamin, to i tak byli bardziej zadowoleni z tego egzaminu, niż studenci, którzy zdawali ten egzamin, ale byli traktowani niesprawiedliwie. Tak? A więc kwestia tego, z tych sprawiedliwych procedur ma tutaj znaczenie. W ten sposób no, udało mi się znaleźć, czy zdobyć tę odpowiedź na pytanie, czy to faktycznie ma znaczenie. Tak? Ma faktycznie dla studentów znaczenie, więc okej, możemy sobie przejść dalej. I to druga część mojej rozprawy doktorskiej, która zresztą też ukazała się w tym artykule, do którego Państwa też odsyłam, osoby zainteresowane. Zastanawiałem się nad tym, okej, no to jeżeli już wiemy, że to ma znaczenie, to teraz tak naprawdę, gdybyśmy sobie spojrzeli dalej, to z jakimi różnymi postawami, zachowaniami studentów może to mieć, może być to związane i tak dalej. I teraz proszę się nie przerazić, ja pokażę Państwu taki
model statystyczny, dużo strzałeczek, dużo różnych współczynników, wskaźników i tak dalej. Ja postaram się to Państwu przedstawić w jak najbardziej taki sposób przystępny. Zobaczcie Państwo, tak naprawdę to, co my możemy sobie z tego modelu zaobserwować, wyciągnąć w skrócie, w jednym zdaniu, to to, że jeżeli mamy studentów, którzy mają pozytywne doświadczenie sprawiedliwości proceduralnej, tak, a więc no, mają przekonanie, że byli traktowani sprawiedliwie, to to przekłada się na ich silniejszą identyfikację ze swoim uniwersytetem, ze swoją wspólnotą akademicką, co następnie przekłada się na większe, byśmy powiedzieli, zaufanie do swojego uniwersytetu, jego władz i większe, wreszcie na większe takie zaangażowanie w studia. Większą chęć do uczenia się, przekonanie tego, że moje studia mają sens, że chciałbym dalej studiować to, co studiuję, że lubię się uczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie okazuje się, że negatywne doświadczenia sprawiedliwości proceduralnej, także sprawiedliwości dystrybutywnej, przekładają się na większe poczucie wypalenia studiami. To jest taki, można powiedzieć, druga strona medalu, jeżeli chodzi o ten konstrukt akademickie zaangażowanie i wypalenie, a więc to jest taki większy cynizm akademicki, czyli przekonanie, że moje studia nie mają sensu, nie wiem, po co tu jestem, niczego się tu nie nauczyłem, nie nauczyłam, nie lubię się uczyć, źle się z tym czuję, poczucie takiego właśnie wypalenia, takiego, które kojarzymy z wypaleniem zawodowego, tak? Więc to jest taka pierwsza część, którą gdzieś tam udało mi się uchwycić, więc kwestia w ogóle samego zaangażowania, zainteresowania studiami, tego, czy chcemy robić to dalej, to co robimy teraz. To, co mnie dalej interesowało, to to, jak my te doświadczenia sprawiedliwości organizacyjnej, więc ten czteroelementowy model, o którym Państwu mówiłem, no możemy przekładać, czy będzie związany z różnymi innymi postawami studentów. I to, co, w czym następnie zajęliśmy się z moim promotorem mojego doktoratu, to była kwestia lojalności wobec własnej uczelni, a więc takiej chęci, że gdybym jeszcze raz miał się zdecydować, to wybrałbym moją uczelnię i na przykład mój kierunek studiów, polecę to moim znajomym i tak dalej, i tak dalej. To jest konstrukt szczególnie silnie analizowany w Stanach Zjednoczonych, gdzie marketing akademicki to jest w ogóle osobna działka, można powiedzieć, takiej pracy codziennej uniwersytetu. Jak reklamować uniwersytet, jak zachęcać studentów, żeby przyszli, bo trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę każdy student w Stanach Zjednoczonych to są oczywiście pieniądze, które za nim idą. Mamy te wielkie uniwersytety, te uczelnie prywatne, tak, z olbrzymim czesnym, studenci, którzy biorą pożyczki, które potem spłacają, tak, przez jaką część swojego życia. Również to, że uczelnie potem utrzymują się z dotacji byłych studentów. Więc naprawdę student w jakby oczach uczelni staje się kimś w rodzaju klienta. Tak? To znaczy klienta, o którego trzeba zadbać, którego trzeba w ogóle, może tak, którego trzeba pozyskać, o którego trzeba zadbać, trzeba go utrzymać i trzeba jakby sprawić, żeby on przyciągnął kolejnych klientów. W związku z tym pojawia się takie pytanie, czy w takim wypadku student jest klientem, może jest jednak cennym zasobem z punktu widzenia władz uniwersytetu, tak? No właśnie takim, no, tym zasobem, o który trzeba dbać, który trzeba pozyskać, trzeba o niego dbać, żeby móc go potem wypuścić, liczyć na zwrot, tak? Bo przybędą kolejne. No i teraz badania pokazują, że my tak naprawdę lojalność studentów do uczelni możemy wręcz postrzegać jako lojalność klientów wobec jakiejś marki. No i teraz, tak jak Państwu wspomniałem, uniwersytety na różne sposoby próbują pozyskać tych nowych studentów, stosując różnego rodzaju, oczywiście kampanie marketingowe wielkie, dni otwarte, wydarzenia, reklamy, spoty i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę wielki biznes. Natomiast to, nad czym my zastanawialiśmy się z profesorem Burdziejem, to jest to, na ile pewnego rodzaju te doświadczenia, te różne miękkie sytuacje, kompetencje społeczne wykładowców, ogólna, tak nazwijmy to, atmosfera panująca na uczelni, też może na to wpłynąć, że studenci będą potem gotowi powiedzieć, to jest fajna uczelnia, tak? Przyjdź tutaj, bo tutaj naprawdę pracują fajni, uczciwi, sprawiedliwi ludzie i tak dalej.
I ja opieram się na takim modelu, który tak naprawdę pokazuje, że to właśnie uniwersytet jest tym kluczowym elementem, który o tego studenta może zadbać i który może wzmocnić tego lojalność, tak? Że to jakby nie można patrzeć na jakieś takie czynniki zewnętrzne, środowiskowe, to czy ten student to jest syn czy córka poprzednich studentów tego uniwersytetu, że jednak nie, musimy zwrócić uwagę na uniwersytet, jego pracowników, jego działania. No i teraz trzy główne takie predyktory tej lojalności to po pierwsze postrzegana jakość usług, no jak mamy klienta, to mamy i usługi, postrzegana jakość usług, zaangażowanie studentów, tak, na ile oni się angażują sami w swoje studia, w swoją pracę taką naukową bieżącą, no i wreszcie zaufanie studentów do pracowników. A ja tak naprawdę pośrednio już w poprzednim badaniu udało mi się pokazać, że doświadczenie sprawiedliwości no jest związane z zaufaniem, z tą legitymizacją, tak, i w pewnym sensie również z tym zaangażowaniem studenckim, w związku z tym no w zasadzie zastanawiałem się w takim razie, no czy nie powinno być również z tą lojalnością także pozytywnie powiązane. Przeprowadziłem w sumie trzy badania, ja pokażę Państwu wyniki tylko jednego, już tego ostatniego, takiego najpełniejszego. Można powiedzieć, że prowadziłem trzy badania, dwa w Polsce, jedno w Stanach Zjednoczonych. Za każdym razem predyktorem było doświadczenie sprawiedliwości organizacyjnej, za każdym razem zmienną zależną, tą wyjaśnianą była lojalność wobec uczelni i po drodze jeszcze zmienne pośredniczące, mediatory, tak, które mogły jakoś tam wytłumaczyć trochę lepiej ten związek. No i teraz pokażę Państwu, tak jak wspomniałem, wyniki badania trzeciego. Natomiast kluczowa informacja jest taka, że ten efekt podstawowy za każdym razem istnieje, jest istotny statystycznie i się replikuje. To znaczy, im lepsze doświadczenie sprawiedliwego traktowania na uczelni, tym silniejsza taka ta lojalność, chęć przyjścia jeszcze raz, gdybym jeszcze raz miał to wybrać, tak, taka gotowość do polecania tego znajomym i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie Państwo, no właśnie, tak, wyniki, taki model z dwoma mediatorami pokazujący generalnie, jak to działa już tak bardziej od kuchni. Natomiast jak Państwo widzicie, ten faktycznie, ten efekt istnieje, jest mediowany przez te dwa mediatory osobno, nie jako taka seryjna mediacja, tylko osobno. Poprzez identyfikację znowu ze wspólnotą akademicką, a także tym postrzeganym zaufaniem, tak, czy tą legitymizacją, zaufaniem do władz uniwersytetu. Więc jak Państwo widzicie, znowu kolejna rzecz, która z punktu widzenia także władz uniwersytetu, no może być interesująca, bo jak widać, to faktycznie ma znaczenie w tym, żeby tego studenta utrzymać, tak, i zachęcić do tego, żeby on do tej uczelni jeszcze wracał, tak, na różne sposoby. No i wreszcie ostatnia rzecz, którą chcę Państwu pokazać na dzisiaj, to jest najnowsze badanie moje, które, jak Państwo widzicie, no jest na razie jeszcze w fazie typowo przygotowania, to znaczy już jest wszystko policzone, teraz trzeba tylko to napisać. I to jest takie większe badanie, w którym, jak Państwo widzicie, to są w sumie wewnątrz dwie próby, polska i brytyjska, one nie różniły się między sobą w średnim poziomie tutaj jakby tych poszczególnych zmiennych przeze mnie testowanych czy mierzonych. Znowu, sprawiedliwość organizacyjna, rozbiłem identyfikację akademicką na dwa podtypy, to znaczy identyfikację społeczną, na ile identyfikuję się z innymi studentami, ze wspólnotą akademicką mojego uniwersytetu, identyfikację z organizacją, czyli na ile identyfikuję się z moją uczelnią, zaangażowanie, osiągnięcia i wreszcie ostateczna, ta zmienna, wyjaśniana, interesująca mnie, to w ogóle satysfakcja z mojego bycia studentem, zadowolenie ze studiowania, zadowolenie z tej uczelni i tak dalej. I teraz znowu proszę się nie przeradzić, ale postaramy się to zrobić powoli, po kolei, krokowo. Tak? Generalnie rzecz biorąc, ten związek istnieje, ten związek między sprawiedliwością, doświadczeniem sprawiedliwości organizacyjnej przez studentów, a satysfakcją istnieje. No i teraz po kolei, jak sobie będziemy ten model przechodzić, to ten obraz będzie jakby pełniejszy. Jak Państwo widzicie, doświadczenie tej sprawiedliwości organizacyjnej, ono pozytywnie przewiduje zarówno tę identyfikację społeczną, jak i identyfikację organizacyjną. Jest również pozytywnym predyktorem zaangażowania, jest również pozytywnym predyktorem osiągnięć, tak, ocen uzyskiwanych przez studentów i tak dalej. No i wreszcie ten model ładnie nam się spina, zamykając całą kwestię tej
całą kwestię tej satysfakcji. Tak? A więc jak Państwo widzicie, tak naprawdę to badanie do tej, zanim jakby pojawił się moment sprawiedliwości organizacyjnej, bo ten model odtąd do końca był już testowany w badaniach brytyjskich, takie badania z 2016 roku, właśnie pokazujące, dlaczego identyfikacja jest taka ważna z uczelnią. Natomiast ja pokazuję, że jest jeszcze pewien krok wstecz. No bo my identyfikację, poczucie identyfikacji w jakiś sposób budujemy. Coś wpływa na to, dlatego też ta kwestia sprawiedliwości organizacyjnej ma olbrzymie znaczenie. W związku z tym, podsumowując to jednym zdaniem, sprawiedliwość ma znaczenie i to olbrzymie. I tak naprawdę jest to nie do przecenienia. Olbrzymie pole badawcze, zachęcam do współpracy, szczególnie studentów, których sama ta kwestia dotyczy bardzo silnie, dlatego że jest jeszcze naprawdę olbrzymie pole do kolejnych badań, do kolejnych zmiennych i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, podsumowując, to ma naprawdę olbrzymie znaczenie. Dobra, bardzo Państwu dziękuję. Jakieś pytania? Thank you.